Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Five Nights at Freddy's. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was takiego newsa, że po prostu w to nie uwierzycie, nie? No po prostu nie uwierzycie, ale mam na tutaj, że tak powiem, na podbicie tego, mam screena. Słuchajcie, jeden z widzów, zaraz po tym jak dostałem Outlaw Freddy'ego i Soul'e, napisał, czy nie chcę takiej Friday Flame Empress Chiki. Ogólnie to jest moje EQ aktualnie, widzowie. Musimy jeszcze wymienić Fongaja na Shiny i słuchajcie, z Vengeance. I tutaj mamy też Shadow Oldmana i Puppets Nightmare Shiny Freddy. Bera, widzowie, udało mi się wytradować go, słuchajcie, jest go tylko 1500 niecałe. Tutaj mamy też naszego Shiny Spring Bonnie, 1600 w tym wypadku. I mamy, widzowie, Scarecrowa ostatnio dropniętego. I mamy Shiny Flame Empress Chica, widzowie, dosłownie 38 tylko na świecie, czajcie? Jeden z widzów tak po prostu dał mi, słuchajcie, tą Shiny Flame Empress Chica, za co bardzo mu dziękuję i giga go pozdrawiam. Macie teraz screena z tego trade'a. Naprawdę, to się stało, nie żartuję, nie zeskabowałem, nic nie zrobiłem, widzowie. Po prostu dostałem. No normalnie powiem wam, że tak się jarałem. Teraz tutaj wiadomo, już po tym to inne emocje, ale nadal są duże. Powiem wam, że naprawdę nie spodziewałem się, że dostanę kiedyś tak giga prezencik duży. Powiem tak, generalnie udało mi się zrobić ją z Withered na Shadow. No i teraz mamy Shiny Flame Empress Chica. No i kwestia jest taka, że ona jest naprawdę rare. Ludzie ją sprzedają nawet po 50-60 tysięcy souli, więc to jest naprawdę chore. To co bym chciał, widzowie, do mojego EQ jeszcze, to na pewno Shiny Muse Zigman zamiast Shiny Balory, no i Shiny Fongai z Vengeance, i to by było totalnie OP. I zamiast tej Shiny Flame Empress Chiki wolałbym mimo wszystko jakiegoś, nie wiem, on ma chyba Nautic Cracker, no ten Mangle, ta jakby przemiana, czy tam Overclocked Puppeter, nie kojarzę dokładnie nazw, także przepraszam, jeżeli coś tutaj głupio powiem. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade'a z przedmiotem, który kupiliście, i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24/7 na stronce i na pewno wam pomogą, gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Mamy, widzowie, 2600 souli. I kwestia jest taka, że potrzebujemy też Circus Baby. Musimy o tym pamiętać, żeby mieć Enarda. I słuchajcie, to się kończy 2 listopada. Tak, 2 listopada, więc trzeba naprawdę na to uważać. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, suba z dzwonem. No i tak jak widzicie, u mnie się dużo dzieje. Mamy 2 najlepsze boostery. Mamy też bardzo dobry booster na cooldowny, bo to Shiny Balora, ale jeszcze mi mało, widzowie. Chciałbym Eclipse Balore, Shiny albo Shiny Music Mana. Shiny Music Man to chyba wartość 27 tysięcy souli, także nie jest tak źle. I ktoś powie, no Meres, mógłbyś tą Shiny Flame Empress Chica wymienić, ale wiecie co, jak to jest prezent od widza i to jeszcze jest tylko 38 takich ziomeczków, no 38, widzowie, Flame Empress Chica, czajcie? Czajcie, jak to jest mało w tej grze? Dla porównania nawet bardzo tutaj, wiecie, taki pożądany Shiny Spring Bonnie jest go 1600, więc naprawdę tutaj mamy 326 nawet Oldmanów, słuchajcie, a Shiny Flame Empress Chica 38, no przecież to jest totalnie chore, co ja właśnie dostałem, nie? No serio, ja jestem w szoku do teraz i chyba z tego szoku szybko nie wyjdę. Mamy Circus Baby, ale jakąś drogą, albo to z Shadow. No ale mimo wszystko to my nie potrzebujemy z Shadow. Ja bym chciał Circus Baby tylko po to, żeby dosłownie, no wiecie, dostać Enarda, więc tutaj nie obchodzi mnie, czy będę miał jakąś tam Shadow, Vengeance, Shiny. Nie obchodzi mnie to, chcę tylko Circus Baby. No i tak naprawdę tyle. Więc widzowie, lecimy jeszcze na jedną Trading Plazę. Rozejrzymy się, czy coś tu będzie, czy da mnie do innej. Chyba tak, bo tutaj nie ma widzów aktualnie na serwerach. Dobra, no i co my tu mamy? Patrzcie, Fongai chodzi po 1500, nie? Naprawdę on po tyle chodzi, bo jest coraz bardziej taki rozchwytywany. Wiadomo, to jest moim zdaniem i wielu innych, to jest po prostu najlepszy starter, nie? Więc po prostu wygrywacie sobie giereczkę od początku i on totalnie rozwala. Mógłbym w sumie za tą Shiny Flame Empress Chica od kogoś wytradować Shiny Music Mana albo Shiny Eclipse Balore. Miałbym wtedy takiego boosta, widzowie. Bym używał tylko jednego boostera do obrażeń. Właśnie myślę, co z tym zrobić, bo niby z jednej strony nie chciałbym oddawać takiego prezentu na jeszcze 38, widzowie. Co byście zrobili? Napiszcie w komentarzu. Zostawili w swoim EQ taką Shiny Flame Empress Chica? Zaraz ją oczywiście przetestujemy w odcinku, bo już testowaliśmy zwykłą, a teraz, widzowie, dostaliśmy, nie przetestujemy. Przetestujemy jeszcze, to będzie nasza, już jest nasza Flame Empress Chica, nie? Musicie koniecznie serduszko, widzowie, zostawić w komentarzu dla tutaj widza. Nie wiem, napisać serduszko dla widza, po prostu, nie? No, ale no, nie musicie, ale możecie, ale naprawdę. To mnie totalnie
nie rozwaliło. I powiem wam tak, teraz to szukam jeszcze tutaj właśnie tylko tej Circus Baby, ale i tak brakuje mi pieniędzy, tych souli, więc tak naprawdę nie wiem, po co szukam. A otwórzmy Exclusive Pack, okej, Funtime Freddy. No tutaj się nie poszczęściło. Kolejny Exclusive Pack, Shiny Funtime Foxy. Jo, dobra, mamy Shiny tutaj babeczkę. I słuchajcie, udało mi się zdobyć Shiny Jacko Endo bardzo tanio, bo za 200 souli, więc generalnie 4200 takich Jacko Endo. Myślę, że go sobie założymy, więc tutaj bez Oldmana zagramy Shiny Jacko Endo i zagramy Shiny Flame Empress Chicom. Bo jeszcze tego wam nie pokazywałem, to czemu nie? Zawsze gram Oldmana, wiem, że jest OP, no i sam go dropnąłem, więc generalnie widzowie, no fajnie, fajnie, ale zagrajmy i słuchajcie, zagrajmy sobie dalej, właśnie myślę, może Halloween, Halloween dalej, żeby zbierać dynki, mamy 50 tysięcy prawie, to nazbierajmy dalej. No i to co robię, to już nie gram widzowie w Trick, tylko Treat, bo chciałbym jak najwięcej dyniek, bo chcę jeszcze zrobić opening za 200 tysięcy dyń właśnie naszego tutaj nowego Apexa i może go trafię widzowie przed końcem eventu, byłoby fajnie. Więc tutaj na pewno na to zbieram te dynie. Bo już Scarecrow Foxy'ego mam, mógłbym niby dropić dalej te prezenty, ale na to jest mała szansa. Tylko raz dropnąłem, a bardzo dużo grałem. Także wolę przyspieszyć zdobywanie tych dyniek i zrobić sobie ten... No 25% bonusu do dyń, tak? I do souli, więc szybciej wtedy zarabiam soule. Nazbieram przy tym na, słuchajcie, Circus Baby i też dodatkowo nazbieram dynie na ogromny opening, także trzymajcie się widzowie, mocno, jak będzie duży opening, powiem wam kiedy, już za niedługo, postaram się szybciej to teraz ogarnąć. No i słuchajcie, w mojej głowie jest teraz, no są potężne przemyślenia, nie? Dlatego musicie mi pomóc w komentarzu, czy sprzedać tą Shiny Flame Empress Chicę, czy trzymać ją, bo to prezent od widza, no i w sumie nie traduj jej. Dajcie znać, bo naprawdę tutaj jestem w takim totalnym, wiecie, nie wiem co zrobić. No z jednej strony no widz dał wiadomo prezent, ale też ten prezent mogę pewnie użyć, żeby po prostu zrobić jeszcze lepsze postacie. No bo mimo wszystko, że to jest widzowie Shiny Flame Empress Chica i ona jest mega rare, no to jednak tak daleko nią nie zajdziemy, bo nie ma ona aż tak dużo obrażeń, jak na przykład taka, no nie wiem, taki overclocked Puppeter, no jakakolwiek postać, tak? I mówimy też o Shiny Music Manie. Oczywiście nie tylko za niego wtedy to będę tradeował, bo to by było totalnie głupie z mojej strony. No wtedy muszę poprosić o Shiny Music Mana, o słuchajcie Soul'e i jeszcze dodatkowo jakąś inną postać, którą chciałem, więc naprawdę, no tutaj mógłbym, no ugrać dużo, nie? Dzięki niej. Gdybym ją wymienił, to nawet bym mógł chyba wymienić za Shiny Eclipse Balore. I wtedy zamiast Shiny Spring Boniego, to bym go sprzedał. Miałbym hajs na widzowie postać, która mocno by biła. Miałbym tylko Shiny Fredbeara, Shiny Music Mana, czyli tak naprawdę 4 sloty, nie, 3 sloty na postacie atakujące jakieś potężne. Wiecie co to daje? To daje bardzo dużo, bo jednak wtedy bijemy mega dużo i mamy 3 postacie atakujące, a nie tylko Oldmana plus jakaś dodatkowa. Mamy ten jeden slot więcej, no bo Fongai musi być na początek, zawsze widzicie, jako startera go używam, więc generalnie tak to wygląda. No i bardzo mam duże przemyślenia przez to, bo jednak wiecie, no wypadałoby mieć najlepsze boostery w grze, no i nie wiem czy to będzie dobry ruch, może lepiej przetrzymać jeszcze tą Flame Empress Chicę, tą Shiny i nie oddawać, bo wiecie, może być coraz droższa tak naprawdę. No ciężko w ogóle powiedzieć, co z tym zrobić, bo na razie nie ruszam, nie? Ale pytam was po prostu, bo no jednak to jest taki prezencik, który chciałbym mieć, więc na razie go sobie zostawiam, ale po prostu pytam, czy wy byście coś zrobili na moim miejscu, czy jednak byście tego nie ruszali, bo to jest ważne, ważne widzowie pytanie. I pamiętajcie, że na grupce na Robloxie, na Żabkach Mereza, jak kupicie spodnie VIP i koszulkę VIP, czyli cały zestaw za 205 Robux, to dodaję was do znajomych, także widzowie, dodanie do znajomych jest też za koszulkę, musicie tylko wysłać na tiketach na Discordzie potwierdzenie, że kupiliście te koszulki, założyć je wtedy, my sprawdzamy, jest założone, wysyłam wam zaproszenie do znajomych i mamy się w znajomych, siemano. Także naprawdę jest to bardzo prościutkie, żeby mieć mnie w znajomych w różne sposoby, no nie wiem, wspierający właśnie, czy po prostu jakieś dogadanie, danie czegoś, jakiegoś potężnego gifta na wtedy, no to słuchajcie, wiadomo, wiadomo, że wtedy za to chociaż jakoś dziękuję, dodaję do znajomych, żeby był fleksik, wiadomo, więc wiecie, no różnie to bywa. No ale na pewno za koszulkę macie od tak po prostu. Jak macie robuxy wolne, chcecie fajnej koszulki, fajnego zestawu, spodni z koszulką, jesteście tutaj, wiecie, Żabką Mereza, no to wiadomo, to wtedy warto kupić, bo macie jeszcze dodanie do znajomych. Tylko ten najlepszy zestaw wtedy, co nie? Także generalnie widzowie, tak to wygląda z tą naszą grupką na Robloxie. Robimy kolejne ulepszenie, no i mamy maksa. I w tym momencie możemy postawić Shiny Flame Empress Chicę, czyli bardzo potężną widzowie postać z klan rewardsów. I to naprawdę, powiem wam, że 38 takich postaci na świecie. To jest tak mało, że to jest kosmos totalny. Zobaczcie to. Mamy ją, co ciekawe,
to Shiny jest przed nią. Nie świeci ona, tylko świeci to dalej. Nie wiem dlaczego. To akurat jest dziwne. Już raz to tutaj, wiecie, w niej widziałem, bo testowałem, ale z wami też przetestuję. No i mamy też, słuchajcie, tego range'a od Shiny Fredbear'a 1625. Tak samo jak tutaj, no to naprawdę już jest dużo, nie? Ta Balora, widzowie, jakby jeszcze Shiny Balorę zmienić na Shiny Music Mana, to byśmy byli tak potężni, że naprawdę dlatego mnie to kusi, bo Shiny Flame Empress Chicom Shadow i tak nie będę grał. To jestem pewien, i tak nie będę nią grał, bo mógłbym mieć lepszą postać atakującą, plus dodatkowo zmienić na lepsze boostery. No i wiecie, taka wymianka, nie? Ale nie wiem, na razie tego nie robię, tylko mówię, że mógłbym mieć, ale na razie nie robię, może zarobię, może coś innego zrobię, wiecie, może Enart będzie tak OP, że go sprzedam i po prostu, nie wiem, wyrobię się na nim na inne postacie, zobaczymy. Dobra widzowie, postawiłem tego Shiny Jacoendo i powiem wam, że jestem w szoku, nie? Totalnie tutaj szoket berezik, bo słuchajcie, tutaj zobaczcie, że mamy na przykład taką Shiny Flame Empress Chicę, którą pierwszą postawiłem chyba tą, więc prawie milion obrażeń generalnie tak całkowicie zadała na ten moment. No a tutaj mamy takiego nowego Jacoendo, on ma 900 tysięcy, nie? Więc tutaj naprawdę nadgania. Tu postawiłem obok chwilę później kolejnych. Jak widzicie, patrzcie jak szybko HP spada u bossa, naprawdę. Powiem wam, że jest to mega szybki atak. Oczywiście on nie jest jakiś tam giga najlepszy, bo jednak ona i tak go tutaj troszeczkę przegania. Ale widzowie, zobaczcie, nie wiem czy on jej nie dogoni, nie? Tak w porównaniu. Shiny Flame Empress Chica Shadow 1.12, okej, ten ma 1.13. No, powiem wam, że naprawdę jest bliziutko, nie? Naprawdę jest bliziutko, także dwie bardzo podobne postacie. Jedna po prostu secret, możemy ją wydropić za dynki, więc bardzo łatwa do zdobycia. Druga, no, podobnie z obrażeniami, a jednak jest bardzo rare, nie? Więc tutaj chodzi o to, że ona jest bardzo droga, bo po prostu jest nie do zdobycia. Mają 38 osób na świecie, w tym ja, więc 37 osób poza mną, więc to jest naprawdę grube, nie? I dlatego właśnie tak naprawdę jest ona coś warta. No bo wiecie, mamy też Shadow, więc fajnie, jakby była zemsta, czyli Vengeance, to jeszcze lepiej, no ale niestety nie można mieć wszystkiego od razu, nie? Robimy te dynki, zobaczymy ile dyń uda się zrobić z tymi dwiema postaciami na Shiny, no i widzowie, będę myślał, co tu zrobić dalej w tym trade'ie. Ewentualnie po prostu będziemy zbierali soule i ją zostawiamy w spokoju, to jest nasz tutaj prezencik i tyle, więc tutaj coś na pewno się przekmini. Ona też więcej bije w momencie, kiedy jest więcej naraz tych postaci jedna obok drugiej, bo jednak to jest splash burn, nie? Więc ona podpala, splashuje, ten bije pojedynczo, ale bardzo szybko, więc tutaj no dlatego ją troszkę nadganiał, no ale jak widać radzą sobie i tak lepiej te Shiny Flame Empress Chiki. Tylko, że wiecie, on ma Withered, a ona ma Shadow, więc jakby może miał tego jak Shadow albo Vengeance, to może by ją nawet przegonił. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale na pewno obie te postacie na Shiny potrafią zaskoczyć. Naprawdę bardzo fajnie się tym gra i tutaj chyba też przejdziemy, no ale setnego wave'a to już nie wiem, czy przejdziemy. Widzowie, zauważyłem jedną ważną rzecz, mamy już ponad 3000 dyń, ale nie o to mi chodzi. Słuchajcie, Fredbear tutaj nie łapał moich ziomków, patrzcie, jak tutaj był, to Tom tutaj chyba trójkę nawet nie łapał. Także teraz dopiero mamy prawdziwego range'a potężnego, 71.1, a na Flame Empress Chica 54.8, okej, o wiele mniej. Więc tutaj jakby ona ma o wiele mniejszego range'a, ale nawet z takim Shiny Fredbearem, zobaczcie, całą mapę łapie taka Shiny Flame Empress Chica, nie? Czy tam, no po prostu Shiny, nie Shiny, no Flame Empress Chica łapie prawie całą mapę, no tutaj troszeczkę brakuje, ale ogólnie jest bardzo, ale to bardzo mocno, nie? Spróbujemy ugrać tego bossa na setnym wave'ie, ale jeżeli nie, no to się nawet tam jakoś bardzo nie zdziwię, bo wiecie, jednak to będzie trudne, naprawdę trudne, nawet nie wiem, czy teraz to przejdziemy. Decade Freddy, Decade Endo, no powiem wam, że tutaj naprawdę idą takie, no, postacie mocne, nie? Takie grubiutkie, dużo HP mają, więc zobaczymy, czy bossa ugramy, jak nie, no to trudno, no ale fajnie by było, nie? Fajnie by było tutaj dobić prawie 4000 dyniek na jednego Endlessa, no i wtedy fajna tutaj giereczka. Wiadomo, bez Oldmana, jak widzicie, idzie o wiele gorzej. Jak wam testy robiłem z Oldmanem, no to totalnie, no Oldman tak wymiata, do Oldmana potrzebuje jakichś innych potężnych postaci z obrażeniami, nie takiej Flame Empress Chiki, no bo jak widzicie, tylko 5 milionów zrobiła, to jest bardzo mało. Zobaczcie, że taki Jacoendo Shiny, który jest o wiele łatwiejszy do zdobycia, robi podobne obrażenia co ona, może tam milion mniej, ale no wiecie, no spodziewałem się czegoś więcej po tej Flame Empress Chice, ale na pewno... Jakby tutaj jestem zadowolony, że jest tak bardzo rare i jest taka, wiecie, ciężka do zdobycia i mam coś takiego potężnego weku. O to chodzi, bo tutaj nie chodzi o obrażenia w tym wypadku, tylko o pamiątkę, o takiego ekskluziwa, no wiecie, taką jednostkę, która no nie jest taka łatwa do zdobycia i to tylko o to chodzi, bo tak naprawdę, no tak jak mówię, jeżeli chodzi widzowie o bicie, no to jak widzicie, 98 wave na autoskipie, ja zawsze gram na autoskipie, także porównanie jest jak najbardziej tutaj takie fair, myślę, bo zawsze tak gram, ewentualnie czasem wyłączę, teraz też tak robiłem, ale to takie, wiecie, pojedyncze przypadki. Ogólnie na autoskipie, żeby się dobrze grało, to będzie wtedy dobrze. No i teraz tak, jeżeli chodzi widzowie o soule, coś tam wbiliśmy troszkę, postacie mamy takie, no nie wiem, myślę nad tym i prawdopodobnie
coś mi przy głowie tak lata, żeby wymienić właśnie tą Empress Chica, nie? Żeby wziąć tutaj Shiny Music Mana, tylko pamiętajmy, że jak ją wymienię, to chyba lipa, bo ona zawsze będzie taka rare i będzie chyba w cenie, bo chyba zawsze zostanie jej około 50 tysięcy wartości, bo kto ją zdobędzie? No już nikt. 38 exist widzowie i tyle. Chociaż z drugiej strony ludzie mogą powiedzieć, no ona i tak jest słaba, to już odpuśćmy sobie ją, nie? Może tak być, więc wtedy by było gorzej i by cena spadła. Jakby teraz widzowie, no zawsze spada cena każdej postaci. Jakoś tak zauważyłem, że na to nie mamy wpływu. Ale słuchajcie, no myślę. Shiny Music Man plus jakaś mocna postać na obrażenia, nie wiem jaka, ale sobie przeczytam. I wtedy za nią, no to bym się chyba wytradował. Miałbym trzy postacie do boostowania, potężne. Zamiast Balory to byłby właśnie Shiny Music Man. On naprawdę, widzowie, potężnie boostuje. Mamy też najlepsze tutaj boosty na range, na obrażenia. Ewentualnie ona za Balorę, Eclipse. Słuchajcie, shiny. No i do tego jeszcze moglibyśmy dorzucić, żeby mi ktoś dorzucił albo soul, albo właśnie postać atakującą, jakąś taką mocną, nie wiem, shiny. Nie, no może nie shiny, ale Endo Goliata chyba nie, on nie jest na tyle mocny. Coś innego bym chciał, nie wiem co, muszę popatrzeć, może Astral Boniego z powrotem? No nie wiem, żebym miał takie dwa apexy w EQ i nimi bił i wtedy jeszcze trzecią postać do ataku i byłoby naprawdę potężnie. Nie, możecie mi coś doradzić w komentarzach, czy dawać ją, sprzedawać, wymieniać, czy nie wymieniać. Raczej chyba nie wymienimy, ale tak sobie tutaj wiecie, tak kminie, co tu by można było zrobić. Ale dobra, sprawdźmy jeszcze, słuchajcie, na koniec, na Trading Plazie, co się trafi, bo czasem się trafiają takie perełki, że jest tak taniutko, że wiecie, wbijacie, patrzycie, coś jest tak tanio, że od razu to bierzecie, bo po prostu to jest zarobek, nie? 14, opatrzcie, za 600 jest Jaco Endo, nie? Więc tutaj jeszcze Puppet Nightmare, więc naprawdę widzowie, no tutaj, nie no, to lepsze ode mnie, ale wiecie, no 600 to naprawdę tutaj dużo. Okej, i tutaj nie ma nic specjalnego, Dreadbear w ogóle jaki tani, ale no wiadomo widzowie, wiadomo, po 700, ja nawet widziałem po 500 zioma, ten It's Me też jest mega tani, więc tutaj nowi gracze też mają fajnie, mogą sobie to ogarnąć i jest totalnie okej. Summer Present, fajnie, gdyby Leviatana się udało trafić, nie, to by było spoko, chyba Leviathan Mangle jest właśnie z tego. No i co widzowie, dzięki za obejrzonko, mamy dwa najlepsze boostery, Shiny Balora nie odstaje jakoś bardzo, mamy naprawdę potężną, najrzadszą postać w grze mi się wydaje chyba, no bo 38 to jest chyba najrzadsza postać w grze, więc widzowie dajcie znać co wy byście zrobili na moim miejscu, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka i w kolejnym już zrobimy ten opening, obiecuję, zrobimy opening widzowie, nabiję dynki i robimy opening, czy za 100 tysięcy, czy za 200, zobaczymy ile się uda nabić to nabiję, ja teraz lecę grać i słuchajcie, robimy potężny opening na Apexa. Siemano.